Jak się czujesz jako dodatek do historii? Nie, ja w ogóle myślę, że to jest super, że, bo ja czuję, że ty mnie szanujesz, że jestem osobą reprezentacyjną. Nie, bez brawury. Ja zawsze muszę mieć kogoś, kto rozpędzi program. Nie, bo ty mnie zapraszasz albo jak jest prezydent, albo jak jest król. Czyli to... Dobrze! No. Jesteś takim przedsionkiem władzy. Można tak powiedzieć, albo człowiekiem, który po prostu jest taki, wiesz, reprezentacyjny, że dobrze... Jesteś, szczerze, Paweł, wierzę, cię lubię, więc powiem prawdę. Jesteś człowiekiem, który przyjdzie zawsze. Dokładnie, jak zapłacisz. Jak zadzwonią, to przyjdzie. Nie, lubię cię, wiesz o tym. Nawet nie wiem, miałem do ciebie wtedy ochotę zadzwonić, żeby zapytać, jak się czułeś siedząc obok człowieka, który dzięki tobie stracił władzę. Znaczy, mówią, że dzięki tobie, ale... Nie, ty siedziałeś bliżej. Nie, no to dobrze się czułem. Ja nie lubię sytuacji, w których nie lubię się mieszać w politykę jakkolwiek. No, no przecież jest mnóstwo zdjęć. Ja wiem, ale... Siedzisz, tak się przytulasz, tak się ocierasz. No, to chodziło mi o to, że cały kontekst był taki niefajny dla mnie jako dla aktora czy dla muzyka, bo uważam, że nie powinniśmy się... w to mieszać. Ale powiem ci szczerze, jeżeli z karierą Popka będzie to, co z karierą Komorowskiego po siedzeniu koło ciebie, to facet jest w dupie. Ty jesteś może Jonasz. O, słuchałeś. Słuchałem, słuchałem. Znaczy jednej piosenki, ale fajna. No, a to już jest druga, czy pierwszą przewinąłeś? Nie, tam sobie przewinąłem, tak mi po prostu przeskoczyło. A powiedz mi, Paweł, jakie to uczucie? To jest właśnie pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Nawet przy twojej inteligencji, charyzmie, dowcipie. Nie ma dobrej odpowiedzi. Jesteś gotowy? Dajesz. Oto pytanie. To wiesz, wjeżdżam prawie na czerwone. Dobra, dobra, dajesz. Jakie to uczucie, posłuchajcie, jakie to uczucie być chłopakiem z Radomia? Aleluja, no. Reakcyjki takie, wiesz, widzę średnie. Bo oni są z Sosnowca. No. Nie, jakie to uczucie, bo ja słyszałem taki nie wiem, czy to jest żart, że wy macie granicę z Polską. Nie. Ja się urodziłem we Wrocławiu, wychowałem się w Radomiu. We Wrocławiu? No. Poczekaj. Wiem, Wikipedię sprawdzałeś. Tam nie, to jest nie błąd. Jest Radom, to nie jest to samo. To nie, urodziłem się we Wrocławiu, jak miałem 4 lata, przyprowadziliśmy się do Radomia i... Z Wrocławia do Radomia? Stary, znajdź 3 argumenty, którym wytłumaczysz to Polakowi. Słuchajcie, bo o Radomiu się źle mówi, ale wszystkim, którzy źle mówią o Radomiu, taką propozycję składam, żeby pojechali do Radomia. I zażartowali sobie z Ale Radomia wiesz co, ja kiedyś chciałem przy... Ale nie, stary, ja chciałem wjechać do Radomia, to mnie od razu skierowało na obwodnicę. Nie, ty masz za niski samochód, tam jeszcze Nie, było napisane, zrobili. Nie wjeżdżaj, obwodnica. Wiesz co było napisane? Się... Drogowska, spierdalaj. Było napisane, no. Nie wierzę, Radom jest miastem kultury i... Kultury! No. To, zobacz, kobieta teraz urodzi, mimo że nie jest w ciąży. A skąd ty jesteś? Poczekaj, bo ty jesteś z jakiejś takiej... Ja jestem z miejscowości, która leży nad morzem. Tylko ma zajebiście szeroką plażę, 60 kilometrów. No. Jestem z Koszalina. Z Koszalina, no. No tak, rybactwo też sprawy. Rybactwo no. W Koszalinie. Bracie, oni jeżdżą na wakacje nad morze. Koszalin nie leży nad morzem, dlatego wyjechałem. Ale powiedz mi, bo od czasu Chytrej Baby właściwie jesteście metropolią. Chytrej Baby z Radomia. Słuchaj, ja w ogóle nie rozumiem tych żartów z Radomia, dlatego nawet Jak nie rozumiesz śmieję, żartów z Radomia? Postawiliście sobie lotnisko, na którym ostatni samolot widziano, jak była wojna, no. No, wtedy nie było lotniska. No to jest przekłamanie historyczne. Nie, ale na przykład, jeżeli chodzi o samoloty, to ja uwielbiam dźwięk samolotów, bo kiedyś, jak ja byłem mały, a były takie czasy, to w Radomiu działało to lotnisko. Działało świetnie i te iskry, takie, co robią te ewolucje, wtedy nie były w Dęblinie, tylko były w Radomiu. Jak graliśmy w piłkę na polach radomskich, to wyobraźcie sobie... Nawet nie mają boiska! Bo to były czasy sprzed orlików. No tak. To u ciebie orlik wiecie. Jest wtedy, jak krowa zejdzie. No.